W najbliższą niedzielę Stadion Śląski będzie areną walki lekkoatletycznych gwiazd. Świeżo upieczeni medaliści olimpijscy zmierzą się z polskimi gwiazdami królowej sportu. Jedną z ozdób diamentowej ligi w Polsce będzie występ brązowej medalistki z Paryża Natalii Kaczmarek. Czekamy też na bieg na 100 metrów z Ewą Swobodą. Wśród zagranicznych gości największą gwiazdą będzie szwedzki tyczkarz. Sensacja minionych igrzysk. Kto pojawi się na Stadionie Śląskim? Łukasz Kądziołka. Ledwo opadły olimpijskie emocje, a już czołówkę światowej lekkoatletyki będzie można zobaczyć na Stadionie Śląskim. Za kilka dni będzie tu głośno, bo odbędzie się memoriał Kamili Skolimowskiej. Pokażcie, że Polacy umieją zrobić tak dużą imprezę jak Francuzi. Było na stadionie 80 tysięcy ludzi. Niestety na Stadionie Śląskim się tyle nie zmieści. Za to stadion pomieści w najbliższą niedzielę sporo gwiazd. Nie tylko Ewa Swoboda zapewni emocje na bieżni. Jeżeli chcecie się ze mną zobaczyć, to zapraszam Was serdecznie na 25 sierpnia na memoriał Kamili Skolimowskiej. Bardzo duży aplauz może wywołać również ten człowiek. Mondo Duplantis, niedawno upieczony rekordzista świata. Więc mam nadzieję, że tutaj na Stadionie Śląskim w końcu będzie mógł się pokazać z jak najlepszej strony i będzie chciał skoczyć nie 60, ale dużo, dużo wyżej. Na razie sprzedało się około 30 tysięcy biletów, ale chętnych przybywa. Sprzedaż biletów idzie bardzo dobrze. Szacujemy pobicie rekordu. Myślimy, że będzie ponad 35 tysięcy osób na stadionie, może nawet więcej. Memoriał Kamili Skolimowskiej rozpocznie się w niedzielę o godzinie 13.30, a o 16.00 ruszy rywalizacja w ramach Diamentowej Ligi. Bilety w cenie od 20 zł są dostępne online i będą do kupienia również w kasie w dniu imprezy.